Jest prawie szósta. O 7:30 mamy. O kurde, mamy egzamin. A tu jest The Dark. Shit. Okej, moi drodzy, zbieramy się do Święcimia, żeby zdać egzamin. O tak. Właściwie powiem wam szczerze, że aura nie sprzyja jakoś super. Z tego względu, że tam na dworze jest tak. Wow, co za dolina, niesamowita. Wszystko widać. Słoko sprawa. Ale jestem pozytywnie nastawiony do tego wszystkiego, niesamowicie. Jeszcze muzyka gra w kasku. Piu, piu, piu! Piu, 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 piu! Okej, dobra, odwali. To jest już naprawdę choroba psychiczna. Oh god. Też tak mam odwalę, jak się stresujecie? Chociaż stres to przyjdzie dopiero, jak będę stał koło tego motocykla. Jak wymyślą kask, który się w ogóle nie wiem, z ogrzewaną szybą, to biorę. Autobus. Okej, musiałem się zatrzymać. Otworzyłem sobie szybę, bo jest takie mleko, że nic nie widziałem. Serio. O, jedziemy z otwartą szybą teraz, bo no fucking way, zachodzi mi wodą. Serio, zachodzi wodą. Normalnie co 3 sekundy. Taką gęstą, wiesz, mgłą na szybie. Oh god. No nieźle. Tego się nie spodziewałem. Dobrze, że wyjechałem pół godziny wcześniej. Ale już mam 10 minut opóźnienia. Niestety nie będę mógł nagrywać tego egzaminu. Nie chcę ryzykować wkurwienia instruktorów czy coś. Egzaminatorów. Więc po prostu sobie daruję i wam opowiem, jak było po. Więc we shall see. I dzień następny, moi drodzy ziemianie. Słuchajcie, sprawa z egzaminem jest taka, że mnie oblał na mieście. Oh my fucking god, jak to do tego się doszło, jak to się stało? Już wam opowiadam. Pierwsza sprawa to jest plac. Wyszedł wyśmienicie, naprawdę nie sądziłem, że aż tak powabnie potrafię jeździć. Oczywiście raz się dupłem i pojechałem na 50, nie, na awaryjnym hamowaniu, nie w tą przegrodę, gdzie trzeba. I musiałem powtarzać. W sensie pojechałem nie tam, gdzie są mierniki prędkości, bo musisz mieć 50. No i wtedy hamujesz, on daje sygnał i hamujesz. Pojechałem obok, no ale whatever. W każdym razie... Słuchajcie, oblali mnie, znaczy gościu mnie oblał przez to, że się za mało rozglądałem na boki. To znaczy ja jeszcze tak, że ja sobie zerkam na lusterka, ale nie robię jakichś gigantycznych ruchów głową. I on to czytał jako błąd. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Znaczy tak było na egzaminie. Jedziemy sobie drogą. Tutaj jest pas do skrętu w lewo. Ja daję kierunkowskaz. Zmieniam pas ruchu i on mi mówi błąd. I ja mówię, o chuj, o co mu chodzi? Nie będę przeklinał może w tym odcinku aż tak bardzo. Naprawdę, popatrzyłem sobie w lusterko ruchem gałek ocznych. Mówię, spoko, jest light. No to wykonuję zakręt. Jeby błąd. Już mam jeden błąd. No to trochę lipa, nie? To samo na rondach. Wiecie, patrzę sobie w lewo, w prawo, zakręcu wywołuję. Błąd. Wjeżdżam na rondo, jadę dookoła wewnętrzną krawędzią. Jadę. Kierunkowskaz w prawo. I tu był mój błąd, że nie obejrzałem się tak jakby za siebie. Żeby się upewnić, że po tej prawej stronie nic nie ma. No i błąd. No i koniec. Czyli gościu po prostu dwa razy mi przywalił błędem,
za to, że no, w jego mniemaniu w ogóle nie ruszałem głową, a ja sobie sprawdziłem w lusterkach, co się dzieje. Nie wiem, gościu był zaspany jakoś bardzo, nie mam pojęcia, co się tam wydarzyło. Znaczy wiem, ale to jest takie trochę... No czuję się źle z tym bardzo. Bo placek wyszedł rewelacyjnie. Jazda moja w mieście była dobra, naprawdę. Nie robiłem jakichś turbo dziwnych rzeczy. Raz popełniłem błąd, że wjechałem dosłownie na dwie sekundę na tor pod prąd z jednokierunkowej. Bo myślałem, że tam też jest jednokierunkowa. Szybko się zorientowałem. Kierunkowskaz, bach, prawa, nie? Ale uznał to jako błąd. No to okej. To przyjmuję na klatę, ale to były dwa różne błędy, które mnie nie dyskwalifikowały. Jakby gościu, nie wiem, gapił się na moje oczy, kurde, nie wiem, powiem wam, czuję się troszkę z tym źle, bo to było naprawdę dobre. To była dobra jazda i plac wyszedł świetnie. I czuję się źle. Co dalej? Co dalej wam powiem, bo to nie koniec, bo walczę do końca. Walczę o to, żeby zdać jeszcze w tym roku. Słuchajcie, sprawa jest dostępna tego typu. Jeżeli będziecie zdawać kiedykolwiek, to wiedzcie, że musicie wyrobić taki profil kandydata na kierowcę. Jak idziesz na A, to osobny, jak idziesz na B, to osobny. No i słuchajcie, oni sobie blokują te profile, żebyś nie mógł odejść od nich, tak jakby. Jeżeli nie ma terminów w jednym ośrodku egzaminowania, to musisz zadzwonić tam, ja to zrobiłem dzisiaj rano, i powiedzieć: hello, chciałbym odblokować profil. A ta pani: czemu? No bo tak mówisz. No i podajesz PESEL i ona ci go odblokowuje, mówi: może pan iść gdzie pan chce, tak mi powiedziała. A potem mówię: a dziękuję, wspaniale. Taka mgła fajna. Dzisiaj mamy też przymrozek lekki. Następnie idziecie na taką stronkę jak InfoCar, gdzie możecie patrzeć, czy są wolne terminy przez internet. No i wyrabiacie, szukacie sobie wolnego terminu na praktykę, potwierdzacie, że macie teorię zdaną, no i bukujecie i opłacicie 180 zł i macie termin. Ja znalazłem taki termin w Bielsko-Białej, to jest trasa taka sama jak do Święcimia ode mnie, a w ośrodku egzaminowania o godzinie 14, 4 listopada. Zatem nie dałem za wygraną i stwierdziłem, nieważne jako miasto, i tak sobie mogę wcześniej pojechać do tego miasta. Zobaczyć, jak tam Elki podążają, bo oni trasę egzaminacyjne znają. Ale tu mi wszystko przemazło razem z wizjerem. Wow. lol. Wow. No i jedziemy, i zdajemy, i walczymy dalej. Moje błędy były takie, że rzeczywiście nie ruszałem głową bardzo mocno w lewo, w prawo, żeby on to zauważył. To był mój błąd i dlatego nie zdałem. Się czuję troszkę, no, lekko oszukany może trochę, wkurzony, ale chcę to zdać w tym roku. Patrzcie, nawet to mi zamarzło. Poza tym mam już na liczniku prawie 12,5 tysiąca kilometrów i naprawdę muszę iść do ASO, bo na 12 tysiąca miałem przegląd. Dzisiaj dzwonię do ASO i kolejny przegląd w tym roku. Czwarty, no. Więc jest zabawnie. Okej, to jest moja przygoda z egzaminem. Powiem wam szczerze, że nawet spoko, jeżeli chodzi o plac. Wszystko jest jasne. Jeżeli chodzi o rozjazd do slalomu wolnego, przepraszam, szybkiego, do 50, to jest naprawdę wielki, w Oświęcimiu przynajmniej. I umówiłem się jeszcze z instruktorem, z Elmoto, że dzień wcześniej znowu sobie poćwiczę na placu i będę na trzeźwo, to znaczy się będę na... No i będę przygotowany do tego, prawda? Więc spoko. Tak więc okej, nie przedłużam. Widoczki są naprawdę dzisiaj świetne, bo fajne słońce grzeje, a jak widzicie, w niektórych miejscach dalej jest przymrozek i tworzy to taki mgły, jak Wiedźminie wiedzie, nie? No, a właściwie powiem wam, że na początku, jak jechałem do Święcimia, to miałem mega problemy, bo była taka mgła, że się skraplała woda, jak zresztą widzieliście przed chwilą. I ja nic nie widziałem praktycznie. Jechałem z otwartą przyłbicą. Patrzcie na to. Wow, jak to mega wygląda. Miasteczko we mgle, opętane przez jakieś duchy, nie wiem. No, żartuję, ale... Kurde, wygląda to bardzo ładnie. Jakie są uroki
jeżdżenie na motocyklu wcześniej rano, prawie w listopadzie. Ekstra. Lubię to. Dziękuję za uwagę, dzięki za to, że oglądacie kanał, zostawcie subskrypcję, bo będą się pojawiały filmy nawet jak nie będę jeździł na moto. Mam już sporo pomysłów, o czym moglibyśmy sobie porozmawiać. Zatem zostaw suba, lajka i do zobaczenia następnym razem. Hej!